Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie pyszną zupę z zapiekanych warzyw. Zupa dość prosta, dość szybka do wykonania, a będziemy potrzebowali m.in. batata, czerwoną cebulę, czosnek, jedną paprykę, dwie marchewki, troszeczkę grana padano, sera. Do tego oczywiście zrobimy sobie jeszcze grzanki. Mam przygotowane 1,5 litra bulionu. Więc na początek połowę sera sobie zetrę, to będzie jakieś 100 gramów. Batata, czerwoną cebulę, paprykę i dwie marchewki sobie potnę na mniejsze kawałki. Oczywiście umyję, obiorę, wszystko tak jak powinno być. Później wezmę sobie połowę główki czosnku, tylko rozłupię i pokażę, co z nią zrobić. Ale na początek muszę się uporać z tymi warzywami. Więc tu mam pokrojone warzywa, jak widzicie jest marchewka, jest papryka, bataty. Wszystko tutaj jest, oprócz cebuli i czosnku jeszcze. Ale to za chwilę o tym. Teraz warzywa posolę. Dodam łyżeczkę płaską kminu rzymskiego. Oczywiście pieprz. Do tego dodamy trochę oliwy. Powiedzmy 3-4 łyżki. Wrzucę te 3 ząbki czosnku. I wszystko muszę ładnie teraz wymieszać. Czosnek musi być w łupinie, tak jak ten. Później go sobie obierzemy, jak się upiecze. Inaczej byłby gorzki po prostu. Dobra. Tak to wygląda. I teraz tak, piekarnik mam ustawiony na 200 stopni, będę to piekł 20 minut. Po 10 minutach przewrócę to wszystko i dodam pokrojoną dopiero cebulę. Z tego względu, że gdybym dodał teraz cebulę, po 20 minutach ona by była spalona, byłaby gorzka i po prostu byłoby to prawie że do wyrzucenia, więc nie robimy tak, robimy 200 stopni piekarnik, wkładamy na 20 minut, po 10 minutach dokładamy cebulę, możemy to ewentualnie zamieszać, żeby warzywa się przypiekły z drugiej strony, więc wkładam do piekarnika. Tak wyglądają moje warzywa, ja je piekłem dokładnie 30 minut, przypiekłem sobie troszeczkę mocniej, wiadomo im mocniej przypieczecie, oczywiście nie spalicie, tym będzie tylko lepiej, więc te 20 minut co mówiłem wcześniej jest też ok, ale u mnie jednak musiałem to jeszcze chwileczkę przytrzymać. Teraz ten czosnek sobie obierzemy. Ok, czosnek już mam też obrany, więc teraz idziemy na kuchenkę i zaczniemy robić już faktycznie tą zupę. Więc teraz wszystkie te upieczone warzywa przerzucam do garnka. Zalewam bulionem uprzednio przygotowanym. I odpalam palnik i będę to gotował tak długo, aż bataty będą miękkie. Podejrzewam, że to będzie około 15-20 minut. W tym czasie na patelni obok przygotowuję już grzanki. Warzywa już mi się ugotowały. Są już miękkie. Najdłużej gotowała się faktycznie marchewka, więc na nią zwracamy uwagę. No teraz musimy tylko to zblendować. Zupa już jest zblendowana. Teraz z powrotem odpalamy palnik pod nią. Teraz zupa już mi się znowu zaczyna gotować. Wsypuję tutaj ten ser, czy to parmezan będziecie mieli. Ja mam grana padano, ale możecie mieć parmezan, możecie mieć dżugasa, obojętnie, jakiś twardy ser. Jeszcze chwilę to gotujemy. Teraz jeszcze finalnie to będziemy przyprawiali. Zobaczcie, jaka ta zupa się fajna robi, gęsta, konkretna. Mam tutaj gałkę muszkatałową i około połowy sobie wetrę tutaj do tej zupy. Musicie uważać, bo ser jest dość wyrazisty w smaku. No gałka też będzie wyrazista. No tak to wszystko jest w sumie wyraziste w tej zupie, bo warzywa są przypieczone, czyli też są bardzo, bardzo fajne. Zupę spróbowałem. Do pełni szczęścia jej potrzeba jeszcze troszeczkę soli. I za chwileczkę będzie można podawać. Ja jej jeszcze dam z 5 minut na wolnym ogniu. Niech ona się gotuje i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądała. Ja już ją sobie spróbowałem, jest naprawdę pyszna.
fajnie tutaj właśnie współgrają smaki pieczonych warzyw z gałką muszkatołową, z parmezanem. U mnie akurat grana padano. Naprawdę świetna sprawa. Zaraz będziemy ją podawali. Teraz do mojej zupy dorzucę sobie kilka grzanek. Mam tu jeszcze trochę parmezanu, który sobie, przepraszam, mam tu jeszcze trochę grana padano, który sobie odłożyłem. To jeszcze dosypię. Oczywiście jak najbardziej trochę szczypiorku akurat do tej zupy. Będzie wprowadzał trochę taką ostrość. I mam tutaj to mój olej lniany. Też proponuję sobie troszeczkę to wszystko polać tym olejem lnianym. Ok, tak prezentuje się moja zupa. Olej lniany wlałem z tego powodu, żeby był jeszcze fajnie podkręcony smak. Oczywiście wiadomo, że oleju lnianego nie wlewa się do gorących potraw, bo traci swoje super właściwości, ale myślę, żeby podkręcić smak, zawsze można go sobie dodać. No i dobra, teraz spróbujemy. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Kremowa z grzankami. Po prostu pycha będzie. Pyszna zupka. Oj, bardzo dobra. Fajna, naprawdę gorąco polecam. Zapraszam na inne moje przepisy. Pamiętajcie skomentować. No i naprawdę zróbcie ją sobie, bo ona naprawdę nie jest skomplikowana, a jest naprawdę bardzo dobra. Gorąco pozdrawiam i zapraszam na moje następne filmy.